Siemanko moi drodzy, dzisiaj powinniście mnie już dobrze słyszeć, wiem, mówiłem wiele razy, że będziecie mnie dobrze słyszeć, a nie słyszeliście, ale dziś naprawdę zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, jak mnie dobrze słyszycie, a my już przechodzimy do giereczki. Poleciałem na słone wieże i zacząłem niszczyć i zbierać bronię z Big Bena. Zauważyłem bambika, więc zacząłem strzelać. Nie trafiłem, więc zaczął uciekać, ale potem już trafiałem ciągle i go załatwiłem. Postawiłem schody i weszłem do budynku. Znalazłem tam M-kę szarą. Potem znalazłem spaza, ale go nie podniosłem, bo już miałem. Zauważyłem typa i zacząłem do niego strzelać ze spaza. I o dziwo ciągle trafiałem i w końcu go zabiłem. Podniosłem taktykala, który go miał i poszedłem dalej. Weszłem przez okno do budynku, gdzie czekał na mnie PM. Podniosłem go zamiast M-ki. Zniszczyłem ścianę, bo za nią była skrzynka. Więc ją otworzyłem i podniosłem niebieskiego taktykala w zamian za szarego. Potem poszedłem, bo słyszałem jeszcze jedną skrzynkę. Podniosłem amunicję i słyszałem strzały. Więc poszedłem w stronę tych strzałów i usłyszałem nagle typka. Otworzyłem kasę i poszedłem go szukać. Długo szukałem, aż w końcu znalazłem. Był na samej górze. Strzelałem. Miał mało HP, ale on miał bandaże, bo wygrałem. Więc je podniosłem i zacząłem się leczyć. Jak się uleczyłem, zeszłem na dół. Zauważyłem typa, więc zacząłem strzelać. On na szczęście ani razu nie trafił, a ja ciągle trafiałem. Podniosłem małe potki i je wypiłem. I wypiłem jeszcze swoją dużą. Poszłem na środek, bo myślałem, że tam będą chłopy, bo chciałem mieć fragi. Nie, tam były chłopy. A właściwie dwóch chłopów. Jeden zabił drugiego, a ja tego pierwszego. Co prawda mało mu zadawałem, ale i tak wygrałem, bo potem strzeliłem mu heada i dużo zadałem. Podniosłem jego amunicję i złoto i macy. I poszłem bardziej na środek, gdzie były bronie. Podniosłem kryształ i zabrałem macy. Zabrałem też ben spada. Był zielony taktykal, ale go nie podniosłem. Weszłem do pick-upa, który miał strasznie mało paliwa, więc pojechałem do domu kowbojskiego i tam wysiadłem z pick-upa. Słyszałem skrzynię, więc weszłem do domku i zacząłem jej szukać. Zignorowałem skrzynię z jedzeniem. Podniosłem amunicję do taktykala. Zniszczyłem kasę, zniszczyłem ścianę.
postawiłem schody zniszczyłem podłogę i otworzyłem drzwi i tam była skrzynka, więc ją przeszukałem. Podniosłem małe potki z niej i zeszłem na dół. Słyszałem jeszcze jedną skrzynkę, ale jej nie widziałem, więc szukałem. Ale nie znalazłem, więc uciekłem pick-upem, który miał mało paliwa. Zauważyłem samochód, więc jechałem za nim. Wysiadłem i zacząłem strzelać. Trochę strzałów trafiłem, ale ten samochód uciekł. Więc biegłem na piechotę, bo pick-up by miał za mało paliwa, by za nim pojechać. Więc zawróciłem. Słyszałem strzał, więc znowu tam pobiegłem. Zmieniłem na taktykala. Znalazłem niebieską M-kę, więc ją podniosłem za moją szarą ciężką. Zniszczyłem kryształ i go użyłem. Zauważyłem samochód, więc pobiegłem za nim, teleportując się kryształami. Typek wysiadł, ale okazało się, że jest spocony. Dostałem bombę. Straszną. On postał podłogę i Daszyk zaboksował się, wychylił, odedytował ścianę. Znowu edytował, strzelił, nie trafił, ja do niego strzelałem, ale mnie zabił. To by było na tyle. Zostawcie łapę i w górę, jak takie coś wam się podobało i nara!